Mam takie chińskie sztuczne obciążenie. Wersja jakaś tam wzmocniona, czteroprzewodowa. No i sobie to testuję. Jest akumulator. No i mam mierniki dwa podłączone. Jeden bezpośrednio na akumulatorze mierzy napięcie. To jest ten. A tu jest prąd. Szeregowo z tym obwodem prądowym. No i co? Zobaczmy. 5 amperów. Tutaj napięcie bez obciążenia. 10,3 V. On rośnie. Przed chwilą obciążyłem ten akumulator. No ale jest... jest podobnie. 5 amperów włączamy. No jest 5 amperów. Napięcie spadło. I tutaj wskazania również są podobne. Bezpiecznik jest 10-amperowy. Także zobaczmy sobie przy większym prądzie. Jest 10 amperów. Bez obciążenia 1 amper. I wskazania napięcia też jest podobne. Możemy jeszcze sprawdzić mały prąd. A to można przepiąć mierniki. Ok, 10,3 i co? 100 mA. No tutaj widać, że troszkę to świruje. Zobaczmy. 10 mili. No ale jakoś tam się próbuje to utrzymać. 20, 50, 30, 50. No także nawet spoko to działa. Tutaj jest jakaś możliwość kalibracji. Bodajże jak się to przytrzyma. Tak. Można ustawić referencyjne napięcie i prąd. Ale tego jeszcze nie testowałem. Także całkiem przyzwoicie to wygląda.